Miniony weekend był gorący nie tylko z powodu wysokich temperatur. Swoje zrobił też pożar, jaki wybuchł na terenie gminy Wieliszew. Ogień pojawił się w sobotę po południu w pobliżu wsi Sikory i szybko rozprzestrzenił się na okolice. Płonęły łąki, nieużytki rolne i torfowiska. Do akcji niezwłocznie ruszyła Państwowa Straż Pożarna z Legionowa oraz okolicznych powiatów, która przy wsparciu OSP podjęła walkę z ogniem. Prowadziło ją w sumie ponad 70 zastępów strażaków. Wspomagały nas siły z trzech powiatów sąsiednich, z powiatu warszawskiego, pułtuskiego i nowodworskiego. Także bardzo rozległe działania na kilkudziesięciu hektarach, około 50, tak w tej chwili szacujemy, ta wielkość może jeszcze ulec zmianie. Udział w akcji blisko 200 strażaków był konieczny, ponieważ walka z żywiołem trwała długo i przebiegała w niesprzyjających warunkach. Do tego bardzo trudny teren, w wielu miejscach podmokły, grząski, bez jakichkolwiek naturalnych ograniczeń, które mogłyby spowodować, że ten front pożaru nie rozprzestrzeniałby się. Dochodziło do sytuacji, gdzie pożar otaczał siły działające na miejscu. Trzeba było te siły przemieszczać. Ponadto pożar spowodował ogromne zadymienie, dlatego rozważono ewakuację mieszkańców i osób przebywających w okolicy wsi Sikory oraz Krubin. Na szczęście ten czarny scenariusz nie został zrealizowany, jednak z uwagi na podmokły teren i stare karpy drzew, po kilku godzinach znów pojawił się tam ogień. Strażacy zmuszeni byli do nadzorowania pogorzeliska połączonego z dogaszaniem. Akcję prowadzono przez prawie 2 doby. Działania zakończyliśmy w dniu dzisiejszym o godzinie 15, także od soboty od godziny 13 do dzisiaj do godziny 15 trwały działania. Przyczyny tego ogromnego pożaru bada policja.